Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję najbardziej zaawansowanych Cyberi z nowej serii SteelSeriesa. Są to słuchawki SteelSeries Cyberia Elite Prism, czyli ulepszona wersja, nowa wersja Cyberi Elite, które mieliście okazję widzieć na naszym kanale, portalu w recenzji około rok temu. W tej chwili takie słuchawki dostępne są za plus minus 800 zł. Czasami w sklepach internetowych zdarzają się promocje i można je kupić trochę taniej. Za chwilę przyjrzymy się dokładnie tym słuchawkom, zrobimy także test mikrofonu, tak więc zapraszam Was do oglądania. Na początek, moi drodzy, parametry tych słuchawek. No cóż, są to słuchawki flagowe z najwyższej półki, dlatego jakość użytych materiałów jest najwyższa, a także i sama jakość dźwięku również jest wręcz powalająca. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, w tych słuchawkach jest to od 16 Hz do 28 kHz. Mamy tutaj naprawdę duże i świetnie grające 50 mm przetworniki. Oporność tych słuchawek wynosi 32 ohmy, a czułość to 120 dB. Słuchawki posiadają także mikrofon, zobaczycie to za chwilkę, a kompatybilne są z komputerami PC oraz PlayStation. Tak więc, moi drodzy, po kolei, na początek przewód. Jeśli chodzi o przewód, to ze słuchawek wychodzi kabelek płaski, nie plączący się, o długości 120 cm. Mamy też taki pasek z rzepem, żeby sobie uporządkować nadmiar tego przewodu. Zakończony jest taką wtyczką mini USB i dalej możemy sobie już kombinować. Możemy teraz użyć na przykład 2-metrowego przedłużenia, czyli łącznie będziemy już mieli ponad 3 metry, więc naprawdę dużo. A to przedłużenie możemy zakończyć złączem zaopatrzonym w dwa mini jacki 3,5 mm. Oczywiście pozłacane, jeden do słuchawek, drugi do mikrofonu. Możemy także użyć pojedynczego 4-pinowego mini jacka, na przykład do smartfonu. Wtedy możemy także korzystać z mikrofonu podczas używania właśnie tego smartfonu. Czyli w tym momencie możemy wykorzystać potencjał naszej karty dźwiękowej lub jakiegoś wzmacniacza DAC-a, jeśli taki mamy, podłączyć bezpośrednio przez mini jack. Natomiast jeśli mamy w komputerze tylko zintegrowaną kartę dźwiękową, która nie zapewnia dźwięku wysokiej jakości, lub używamy ich na przykład na laptopie, który też na ogół ma słaby dźwięk, to wtedy możemy skorzystać z dołączonej do zestawu bardzo dobrej karty dźwiękowej SteelSeries USB Soundcard V2. Jest to dokładnie ten sam model, co był w poprzednich Cyberiach. Podłączamy oczywiście na USB, a z drugiej strony mamy dwie opcje. Albo przez mini jacki, albo bezpośrednio wpinamy ten wtyk mini USB. Sama karta ma takie antypoślizgi, więc też trzyma się dobrze powierzchni. Możemy ją po prostu sobie gdzieś położyć, tak żeby nam wygodnie się z niej korzystało. I oczywiście ściągamy sobie SteelSeries Engine w wersji trzeciej, który wtedy daje nam dostęp do bogactwa efektów, do całego panelu sterowania, ale uwaga, tylko jeśli użytkujemy te słuchawki poprzez USB. No i co wtedy dobrego otrzymujemy? Po pierwsze, jak widzicie, słuchawki mają podświetlenie konfigurowalne w tymże właśnie programie. Mamy także podświetlony mikrofon. Sama karta również ma diodę, która pokazuje nam jej aktywność. Kolejne rzeczy to dostęp do equalizera, dostęp do zaawansowanych ustawień mikrofonu, redukcji szumów i innych takich ulepszeń. No i kolejna świetna rzecz, dostęp do dźwięku Dolby Pro Logic 2. Właśnie w tym panelu możemy sobie przełączyć dźwięk ze stereo na wielokanałowy 7.1. Oczywiście opcja wskazana do gier komputerowych dla graczy, wtedy dźwięk w grach nabiera głębi, staje się bardzo mocny i też przy okazji bardzo szczegółowy. Scena nam się bardzo poszerza, nie mamy problemu z namierzeniem żadnego dźwięku, czy to kroków, czy wystrzałów. Naprawdę bardzo fajna i przydatna opcja. To by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o możliwości podłączenia, specyfikacje samych słuchawek oraz panel sterowania. A teraz przyjrzyjmy się samemu wykonaniu tych słuchawek. Jak widzicie, Cyberia Elite Prism to naprawdę masywny headset. Ważą jakieś 380 gram, ale powiem już na początku, że są naprawdę wygodne. Jeśli chodzi o pałąk, zobaczcie, tutaj mamy prawdziwą stal, jest to bardzo wytrzymałe. Wewnętrzny pałąk jest gumowany, natomiast w środku mamy skórę i miękkie poduszeczki. System regulacji dokładnie taki sam jak w Cyberiach V2 czy V3, czyli pałąk wewnętrzny nam się dopasowuje do głowy, a pałąk zewnętrzny jest sztywny.
że tu mamy wszystkie materiały w wersji deluxe. Następnie mamy tutaj elementy z najwyższej jakości plastiku oraz gumy. Te wszystkie tworzywa są po prostu świetne. No i widzicie też konfigurowalne podświetlenie tych słuchawek. Przy okazji pokażę Wam, że w prawej muszli mamy pokrętło, którym regulujemy sobie głośność. Bardzo fajna rzecz. Natomiast w lewej mamy pstryczek, który wyłącza nam mikrofon. Jak widzicie, lampka gaśnie. No i sam mikrofon jest dyskretnie schowany. Wysuwamy go sobie, jeśli potrzebujemy. Doginamy do ust. A potem, jak nie używamy, to go sobie chowamy. Świetnie pomyślane. Tutaj mamy jeszcze jedną fajną rzecz. Mianowicie jest to wyjście funkcji SoundShare, czyli po prostu możemy pod Cyberię podłączyć dowolne inne słuchawki i po prostu druga osoba będzie słyszała to samo, co my na tych słuchawkach. Więc to jest raczej taka funkcja gadżeciarska, ale oczywiście może się przydać i można z tego fajnie skorzystać. Następnie dochodzimy do elementu najbardziej stanowiącego o wygodzie, o rozchodzeniu się dźwięku i o wygłuszaniu hałasów z zewnątrz, czyli do samych nauszników. Jak widzicie, tutaj są masywne, naprawdę grube. Mamy tutaj memory foam, czyli piankę, która nam się nie ubije, jest bardzo miękka, zawsze powróci do swojego pierwotnego kształtu, czyli po prostu bardzo trwałe wypełnienie, a to wszystko wykończone jest najwyższej jakości skórą, bardzo miękką, bardzo przyjemną w dotyku. Wnętrza, jak widzicie, mamy duże, więc uszy się tu mieszczą bez problemu. I przez to, że te nauszniki są takie masywne, mamy też bardzo dobre wygłuszenie hałasu z zewnątrz. Po prostu możemy oddać się grze, nie przejmować tym, co dzieje się dookoła nas. No i też taka zamknięta konstrukcja potęguje nam efekty w grach komputerowych. Ok, najpierw zrobimy sobie test, kiedy mikrofon podłączony jest bezpośrednio poprzez mini jack. W tej chwili włączyłem nagrywanie. Panel sterowania nam tutaj nic nie robi, ponieważ słuchawki podłączone są bezpośrednio. Natomiast mój głos możecie już słyszeć i ocenić jakość dźwięku. Dźwięk jest w tej chwili surowy, bez żadnej obróbki. Teraz przejdziemy do testu na karcie USB. Ok, pora teraz na drugi test porównawczy. Będziemy testować mikrofon podłączony bezpośrednio pod kartę dźwiękową USB tych słuchawek. W tej chwili rozpocząłem już nagrywanie. Mamy tutaj zaznaczone już Auto Mic Compression. Ja to teraz na chwilkę wyłączę i stwierdźcie, czy jakość tego dźwięku w jakiś sposób się pogorszyła. W tej chwili nagrywamy przy maksymalnej głośności. Możemy to sobie też troszeczkę zmniejszyć. Możemy w każdej chwili przywrócić maksimum. No i z powrotem włączę Auto Mic Compression, czyli takie wyrównywanie tej naszej ścieżki. No i cóż, możecie w tej chwili słyszeć mój głos, myślę, że dość wyraźnie, i ocenić jakość dźwięku. Włączona jest także redukcja hałasu mikrofonu. W tej chwili to sobie wyłączymy. No i ocencie znów, czy przyniosło to jakiś wymierny efekt. W tej chwili wyłączam wszystkie efekty i dźwięk nagrywamy na surowo przez USB. Tak więc myślę, że mogliście ocenić jakość dźwięku z tego poprawionego mikrofonu słuchawek SteelSeries Cyberia Elite Prism. Ok, na chwilę jeszcze włączę wszystkie efekty i w tej chwili mamy znów w panelu powłączane wszystko z powrotem. I myślę, że w tej chwili test dźwięku możemy już zakończyć. Teraz, moi drodzy, szybko o wrażeniach dźwiękowych. Więcej poczytacie sobie na spokojnie w recenzji tekstowej, link jest w opisie filmu. Natomiast powiem Wam tak. Jeśli chodzi o tą kartę, testowałem ją już w poprzednim modelu Elite. Jest naprawdę bardzo dobra. Można spokojnie ją porównać do takich kart wewnętrznych do komputera za około 150-200 zł. Czyli zapewniają dźwięk na takim nawet ponadpodstawowym poziomie. Naprawdę fajnie się sprawdza. Jeśli mamy słabej jakości kartę dźwiękową, to jest super. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki na tym sprzęcie, to powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. Oczywiście dla mnie jedynie muzykę w trybie stereo można słuchać. Natomiast tryb 7.1, ten Dolby Pro Logic 2, przydaje się naprawdę w grach, wtedy dźwięk się zmienia nie do poznania, staje się naprawdę szczegółowy i precyzyjny. Dlatego polecam kartę osobom, które w komputerze nie mają wysokiej jakości karty dźwiękowej, jakiegoś chociażby Sound Blastera czy Xonara z wyższej półki lub dobrej zewnętrznej karty dźwiękowej na USB. Więc ten gadżet naprawdę się SteelSeriesowi udał i w tych słuchawkach sprawdza się bardzo dobrze. No i przy okazji też fajnym oprogramowaniem to sobie konfigurujemy w bardzo prosty, szybki i przyjemny sposób. Więc jeśli chodzi o dźwięk z karty USB, to ocena jest naprawdę dobra. Druga opcja, bardziej dla fanów muzyki,
podłączamy bezpośrednio słuchawki do jakiegoś dobrego sprzętu, chociażby takiego DAC-a jak tutaj, czyli Asus XONAR Essence STU, który ma przy okazji 600 ohmowy wzmacniacz słuchawkowy, dzięki czemu ten dźwięk słuchawek dostaje naprawdę kopa i staje się bardzo wyrazisty i szczegółowy. Do posłuchania muzyki te słuchawki sprawdzają się wręcz idealnie. Przypomnę, że jest to w tej chwili najwyższy model SteelSeries, jeśli chodzi o słuchawki przewodowe, więc przetworniki, które tu zastosowano, są naprawdę z najwyższej półki. Pod względem jakości dźwięku nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Naprawdę spisują się porównywalnie do słuchawek typowo audio z podobnej półki cenowej. No i moi drodzy, SteelSeries Siberia Elite Prism to słuchawki zbliżone do ideału, ponieważ są naprawdę świetnie wykonane, bardzo wygodne, grają super. Mamy dwie możliwości podłączenia bezpośrednio przez jacki lub przez dostarczony w zestawie układ dźwiękowy na USB. Mamy bardzo fajne oprogramowanie, dźwięk 7.1 Dolby Pro Logic 2, co już oczywiście samo świadczy o jakości dźwięku i samej jakości tych słuchawek. Materiały użyte tutaj, skóra i metal, czyli również najwyższa półka. Jedyne co może niestety zniechęcać, to oficjalna cena wynosząca około 800 zł. Jest to naprawdę dużo jak na słuchawki, jak na polskie portfele. Może być to niestety bariera nie do przeskoczenia. Natomiast warto wypatrywać promocji, ponieważ już można je kupić czasami o 200 zł taniej, więc myślę, że za jakiś czas będą dostępne w okolicach już 600 zł, tak bez większego problemu. Wtedy będzie to już kwota dużo bardziej przystępna. W każdym razie SteelSeries po raz kolejny spisał się bardzo dobrze. Słuchawki są co prawda w niewielkim stopniu ulepszone, jeśli chodzi o samą konstrukcję, o wygląd, natomiast faktycznie kilka detali jest polepszonych. Tak więc, jeśli szukacie słuchawek dla graczy z najwyższej półki, wykonanych bardzo solidnie i bardzo wygodnych, przy okazji oferujących wiele opcji podłączenia i konfiguracji, zdecydowanie mogę polecić Wam model Elite Prism. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Więcej informacji o tych słuchawkach na portalu wideotesty.pl. Link macie w opisie filmu. Zapraszam do wejścia. Macie dokładne zdjęcia, wrażenia z testów oraz najfajniejsze, czyli linki do sklepów partnerskich, gdzie kupicie te słuchawki w najlepszej cenie. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!